Dzień dobry, dzień dobry, witajcie po raz kolejny. Znowu, zobaczcie już drugi filmik w tak krótkim czasie, niespotykany, prawda? No ale to tylko dlatego, że to jest początek nowego haftu i tylko dlatego, że chcę na bieżąco Wam tutaj pokazać, jak zaczynam, bo potem zapomnę, nie będzie mi się chciało, uznam, że A dobra, nieważne i uznam, że zdjęcie wystawione na Instagramie załatwia wszystko. No ale obiecałam, to jestem. Zaczynam od tego, że mój drugi haft wyszywam. Za chwilę powiem, co to jest, spokojnie. Usiądźcie, oddychajcie, bądźcie cierpliwi. Ja, aha, nie przedstawiłam się. No znowu nazywam się Joanna Gołaszewska i znowu witam wszystkich bardzo serdecznie u siebie na kanale. Będę opowiadała wam o moim hafcie krzyżykowym, a w zasadzie już teraz półkrzyżykowym. Dlaczego? Dlatego, że zakochałam się w, po pierwsze w kongres straminie, czyli w tej kanwie. Kto jej nie zna, Zaraz opowiem o tych plamach, ale najpierw o kanwie. Kto jej nie zna, to to jest kanwa o wielkości 24 CT. Wyszywam na niej pół półkrzyżykiem i chyba nie tylko ja. Chyba jeszcze nie spotkałam się z nikim, kto wyszywałby pełnym krzyżykiem na tej kanwie, bo ona jest drobna. I ja wyszywam nitkami SHS. Proszę przyjrzyjcie się, one tutaj naprawdę doskonale kryją. Oczywiście, że. Można się przyczepić do takich jakichś tam drobniutkich przejaśnień, ale nici SHS to jest podróbka chińska DMC. One są grubsze, ciupelkę grubsze niż DMC. No i ja tutaj naprawdę nie narzekam. Wyszywam na kongres saminie dwie, dwiema nićmi SHS. Oczywiście mam kolory mieszane też. Uwielbiam kolory mieszane. Tak jak kiedyś ich nie lubiłam na samym początku mojego wyszywania, bo miałam źle zorganizowaną pracę i dlatego ich nie lubiłam. A teraz je uwielbiam. Uważam, że haft bez kolorów mieszanych jest do niczego. Naprawdę nie nadaje się do pokazywania ludziom. E, możecie się na mnie gniewać, obrażać, możecie się ze mną nie zgadzać. Szanuję to. Moje zdanie jest takie, a nie inne. Czyli jeszcze raz mnogo bez kolorów. Mieszanych się nie liczy. Przyklepane, zaklepane poszło. I teraz tak. Eee, dlaczego ja tutaj mam taką brzydką plamę? Bo pomyliłam się w rysowaniu siatki mojej tutaj, widzicie tej podziałki, tak? 100 na 100. 10 na 10, przepraszam. Pomyliłam się, przyniosłam sobie zatem małą miseczkę z wodą i gąbeczkę i zaczęłam ją zmywać. No, i ona się elegancko zmyła, bo to jest ten chiński taki, wiecie, pisak, taki wkład sam do rysowania po materiałach. On się doskonale zmywa, no ale żeby się doskonale zmył, to trzeba ten materiał zamoczyć. A ja po prostu już nie chciałam zdejmować skrosna, bo, bo tu zbyt dużo byłoby zachodu. Więc gąbką zaczęłam zmywać, się doskonale zmyło. Rzeczywiście podziałki już nie widziałam, za to po wyschnięciu ujrzałam plamę, no ale dobra, niech ona sobie jest. Ona się spierze, potem jestem więcej niż pewna. Tutaj mamy od razu przy okazji datę, kiedy rozpoczęłam. To był 30 marca 2023 roku, wiekopomne zdarzenie. Dlaczego wiekopomne? Bo to jest mój pierwszy w życiu tysięcznik, tak? Tysięcznik, czyli obraz, który ma po jednej stronie tysiąc krzyżyków, a po drugiej ma mniej krzyżyków i już przechodzimy do tego, co to jest. Być może pamiętacie, ja kiedyś chyba rok temu, może więcej Pokazywałam moje indywidualne zamówienie od Oksany Stiepanciuk, tak znowu Oksana Stiepanciuk, no ale cóż ja na to poradzę, że ona jest niedroga, doskonale przerabia swoje wzory, na, naprawdę takie są dopracowane, przekonałam się, bo już jeden wyszyłam, więc wiem, no jest przede wszystkim niedroga, słuchajcie ona... Powiem te ceny, bo ona już je ma u siebie na stronie oficjalnie i otwarcie je tam ma przedstawione. Ona za zwykły wzór bierze taki, wiecie, ogólnie dostępny dla każdego bierze 300 grywien, a za indywidualne zamówienie bierze 500. No to halo. I to jest tysięcznik, i ona naprawdę nie wzięła więcej niż za zwykły obrazek, a w ogóle to przerobiła mi kolejny obrazek, który dostałam wczoraj wieczorem, ale nie będę go na razie wam jeszcze pokazywała. No i w nagrodę za wyszycie tamtego bukietu, który wczoraj Wam pokazałam, to powiedziała, że też mogę sobie wybrać inny wzór. I zaraz polecę do komputera będę wybierała. Już wiem, co chcę, muszę tylko jej o tym napisać. Tak, to jest mój obraz, indywidualne zamówienie czyli indywidualny indi, indi, zakaz, tak? E, on ma e, tutaj w poziomie ma 1000 krzyżyków, bo ja wiem, że ten wydruk jest taki sobie, no ale cóż ja wam poradzę. To jest zwyczajna kartka ksero, tak? I on w poziomie ma 1000 krzyżyków, a tutaj ma. Czekajcie, bo on tu ma gdzieś napisane. O tu jest napisane, zobaczcie, a tu ma 750 w pionie i ma 178 e, czystów. Nie, w ogóle wszystkich, a 111 mm, mieszanych blendów i. I wiecie co jeszcze? A wiem, co miałam powiedzieć. Oksana słucha życzeń klienta, bo ona ja kiedyś oglądając jej filmik usłyszałam, raz tylko o tym powiedziała więcej już nic nie mówiła, ale ja to usłyszałam i zapamiętałam, że ona nie przepada za kolorami mieszanymi, a ja je właśnie uwielbiam. I ja o tym jej napisałam, że bardzo lubię, kiedy jest dużo kolorów, kiedy jest trudny ten haft, kiedy jest dużo kolorów mieszanych. No, no lubię, no. I ona słucha, i ona, proszę bardzo, jaki mi piękny obraz zrobiła. Te kolory są tu przekłamane, one są zbyt intensywne na tym wydruku. Wcale ten obraz taki nie będzie. Zobaczcie, ja go wyszywam w tak zwanym pawarocie, czyli w obrocie, tak? Zaraz powiem po rosyjsku dziewczynom, które mnie prosiły. Dobra, ale to za chwilę. Ja go wyszywam o w ten sposób. Wy wiecie, że w aplikacji Krostich Saga można sobie obraz obrócić i można sobie go wyszywać właśnie w obróconym widoku. No i ten prawy górny róg, oto, oto tutaj, to jest słuchajcie, to jest tak naprawdę półka z materiałami. Widzicie, pracownia krawiecka, ten mój obraz się tak nazywa i tu u góry widzimy tu są jakieś materiały złożone. I te kolory są naprawdę ładne, intensywne. Ja lubię. Ja lubię takie jarmarczne kolory, więc ten obraz to jest po prostu miód na moją duszę. I zobaczcie, jak pięknie widzicie w oddaleniu. To jest magia mnogo cwietki, nie? Przyjrzyjcie się, zobaczcie. Tak, Nie wiem, jak to zrobić, żebyście widzieli trochę tego i trochę tego. O tak, będzie widać. O, pięknie. Wczoraj jak ja się tutaj nadłubałam, o tu w tym miejscu, tu, gdzie są te kolory, tu jest pojedyncze krzyżyki. Tu są praktycznie po jednym krzyżyczku, pół krzyżyczku. No i mówię, kurde, przesadziłam z tymi swoimi życzeniami. I tak sobie pomyślałam, że przesadziłam. Ale jak oddaliłam się od mojego haftu, mówię, wow, nie, nie przesadziłam. Tym bardziej, że przecież nigdzie mi się nie śpieszy. Dlaczego ja wybrałam tysięcznik? Bo ja nienawidzę tej organizacji, tego przekładania, tego układania, przewieszania nitek, zmieniania kanwy na krośnie, tego całego korowodu, wiecie, z tymi wszystkimi organizacyjnymi tutaj zamoroczkami. O Jesłek, ja tego nie lubię. Więc wybrałam tysięcznik, żeby zawiesić tę kanwę na krośnie. I żeby przynajmniej przez rok mieć święty spokój. Albo i dłużej, jeśli się uda. I ja wczoraj, kiedy tak powolutku, powolutku sobie wyszywałam, bo wiecie, przy tamtym bukiecie średnią prędkość dnia, to ja miałam tak 1200, no czasami do 2000 mi dochodziło, kiedy tam było tłowiecie bez takich trudności żadnych, nie? A tutaj wyszyłam 600 przez cały dzień i mówię, no! No, Gołaszeska, będzie zabawa. Tutaj teraz się pobawisz tak, jak lubisz. No, i rzeczywiście na razie się bawię tak, jak lubię. Powolutku staram się tak dokładnie tutaj te moje półkrzyżyczki układać, żeby były równiutkie. Ja wiem, słyszałam, niektórzy mówili na kanałach, że przecież nikt z nosem przy kanwie nie będzie jeździł, żeby patrzeć, czy są równe, czy nierówne. Ja wiem. Ja to rozumiem. Oczywiście, że nikt nie będzie z nosem jeździł, ale ja tu jestem. Ja to widzę i dla mnie to jest najważniejsze. Ja na nie patrzę z bliska i dla mnie to ma być, nie dla kogoś innego. Jeśli chcę zrobić brzydko, to robię brzydko dla siebie, nie dla kogoś innego. Jeżeli chcę zrobić pięknie, to robię pięknie dla siebie. Ja chcę mieć satysfakcję z wyszywania tego haftu. Więc ja siedząc z nosem przy kanwie. Układając niteczka po niteczce, jestem usatysfakcjonowana efektem, który widzę. Układają się, mimo że tu są pojedyncze kolorki, krzyżyczki, półkrzyżyczki, mimo że one są układane jeden po drugim, jeden po drugim, to one są, uważam, naprawdę nieźle ułożone, są równiutkie. No i teraz, jak już jesteśmy z nosem przy kanwie, pokażę wam o co mi chodziło, mówiąc, że ja jak kończę nitkę, no bo zaczynam supełkiem, widzicie, tu wiszą o takie 2-3 milimetrowe końcóweczki i kiedy ja, bo ja wyszywam parkowaniem, przy wyszywaniu kolorami to ten sposób naprawdę nie działa, bo one muszą być zaszyte, bo ja je po prostu ucinam, tak, kończę nitkę, ucinam tak, o, nie przekłuwam się przez środek, bo mnie palce bolą, stramina jest za twarda, przez AIDĘ się przekłuwałam, bo tam te nici osnowy, one były luźne. I tam spokojnie można było się przebić przez środek krzyżyczka, środek tej krateczki. Natomiast na straminie nie daję rady, bo wyszywam tępymi igłami specjalnymi do haftu. I przekłuwanie się taką tępą igłą przez środek stramina to jest po prostu masakra dla moich palców. I, i nie, nie robię tego, bo po prostu, wiecie, krwawiła mnie. No to bez przesady, aż tak się nie będę poświęcać. I ja z, wymyśliłam sobie, że będę O, zostawiam je po prostu tak, O, wisz, wisi sobie, nic jej się tu nie dzieje. I kiedy zaszyję ten rządek, potem tu, no to po prostu wezmę tą snek igłę. Ja ją mam tu pod ręką, już Wam pokazuję, znacie ją wszyscy. To jest taka igła specjalna, widzicie, ona nie ma oczka, tylko dziurki, tylko ma tą perforowaną taką końcówkę igła. Ona jest ostra. I ja sobie tą igłą przesuwam je na lewą stronę, te końcówki. Kupiłam sobie takie dwie igły, bo jedna kiedyś mi zginęła. Naprawdę nie wiem, gdzie diabeł ogonem nakrył. Przekopałam się przez, cały, przez przez całą chałupę, nie znalazłam. To teraz już kupiłam dwie, żeby mieć na zapas. No i tak sobie wyszywam. No to jeszcze raz popatrzmy na obraz, który zrobiła mi Oksana na moje zamówienie. Wyszywam. Ale zresztą tu jest nawet napisane po ukraińsku. Indywidualne jest zamówienie. Zamówienie. Ja nie, ja nie znam ukraińskiego. Po rosyjsku umiem czytać, po, po ukraińsku nie. Rozmiar 999 na 750 kratek. I 178 kolorów, z czego 111 to są blendy, czyli kolory mieszane. Moja organizacja. Aha, no i mogę jeszcze Wam pokazać, tak jak mówiłam, w obrocie, tak? Wyszywam, czyli tym bokiem węższym. No i tak mniej więcej mi się tutaj o. O, 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 jeszcze tą kawałek. O, do końca tej zielonej kreski to to jest mój obraz, tu mam kabel od ładowarki do tabletu, no ale to tak roboczo. No i tutaj mam sobie o parkowce, no to z tych o z tego kawałeczka tyle mam już nici na tym igielnym na tej parkowce. To dziękuję Kasi Kotowicz, która mi znowu przysłała PDF do wydrukowania. Tego, do tego parkowania. No i tutaj mam pudełeczko swoje z pakiecikami, które okazuje się, że jeszcze nie wszystkie wyjęłam i tak stopniowo. Tam koło szelutka, widzicie, mój szelutek leży, słucha, jak ja opowiadam. Tu stoją moje pudełka w tym zielonym dużym wiszą nici niewymiarowe. Mulina, która, o, tutaj ją mam, do czystych kolorów, czasami, rzadko, ale z tego biorę bo chcę ją zużyć. Ona ma, nie ma po metrze, więc dlatego nie mogę ich brać do kolorów mieszanych. A w tym szarym dużym pudełku są wszystkie moje pakieciki, czyli cała paleta DMC. Mogę Wam pokazać. O, widzicie, tutaj, kiedy potrzebuję, okazuje się, że nie mam w tym malutkim. Nie chcę brać z całości, słuchajcie, do wyszywania. Ja wiem, że mogłabym, ale nie chcę tego robić, bo one się mi po prostu, wiecie, niszczą od tego przewracania, dotykania, wyciągania i chowania. Wolę, wolę mieć je tutaj pod ręką. I chyba to wszystko moi kochani, co chciałam wam powiedzieć. Eee, czyli zabieram się za wyszywanie. Jestem pełna najlepszych przeczuć tutaj. Pełna jestem zapału. Zaczynam nowy haft. Nareszcie mam tę organizację za sobą. Już nie muszę tego robić, już mam wszystko zrobione. Kolory przy piękne, jaskrawe. Nie tylko, bo widzicie są i spokojne, są i jaskrawe, takie są właśnie fajne. I takie i takie. Myślę, że będę myślę, że będę zadowolona. Wszystko będzie dobrze. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Nie wiem kiedy się zobaczymy. Teraz już nie czekajcie na moje filmiki, chyba że na Instagramie, jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Tam też nazywam się Joanna Gołaszewska i tam też można mnie znaleźć. I tam częściej pokazuję postępy w swoim hafcie. No, to na razie. Do zobaczenia. Papa, pa. wszystkiego dobrego i wesołych świąt, bo to już za tydzień. Słuchajcie, jeszcze tylko dwa słowa. Dwa dni później odzywam się do Was. Chcę Wam pokazać, ile mi przybyło przez dwa dni, bardzo malutko, bo ja jestem cały czas tutaj w tych kolorach, w tych materiałach i naprawdę się tu dłubię, więc tak jak. Dosłownie kilka sekund temu usłyszeliście, to ja dłubię. I teraz spojrzałam przez ekran i zobaczyłam, że nie powiedziałam Wam o czymś. Widzicie tutaj, jest taka ciemna kreska, i tu mam napisane 317. Tu sobie zapisałam numer nici tej muliny, którą tutaj wyszyłam, tę kreskę. Dlaczego ja to zrobiłam? Ponieważ tutaj ten brzeg ma, nie ma 10 kratek, to ta ostatnia taka jakby duża kratka, tak, 10 na 10, no to ona w górę nie ma 10, tylko ma 9 i oczywiście, że jak zaczęłam tu wyszywać sam początek, no to zanim się zorientowałam, yy, znaczy no tak prawie pierwszy rządek wyszyłam, no powiedzmy 8 oczek wyszyłam, zanim się jarnęłam, że przecież ja tu nie mam 9, tylko mam nie mam 10, tylko właśnie mam 9. I co teraz? Wypruwać? No nie chciało mi się, tak? Mówię, no nie, nie będę zaczynała tego haftu od wypruwania, bo wiecie, no zły omen. Ale co tu zrobić? No to wzięłam numer muliny 317, dlatego ten numerek sobie tam napisałam ku pamięci i po prostu pierwszy rząd lecę tym kolorem, który... Podejrzewam, że dla, później nikt tego nawet nie zauważy. A nawet jeśli to uzna, że tak ma być, nie będę w ogóle tego yy, nikomu więcej mówiła, tylko powiem Wam w największym sekrecie. No i tak to właśnie, to chciałam Wam powiedzieć. Nadłubałam się. Aha, i wiecie co, ja jeszcze tu mam wyłączony akurat tablet, i mogę Wam pokazać. Spójrzcie, ilości wyszytych krzyżyków dziennie. W porównaniu do poprzedniego. Aha, no tu rzeczywiście, ale. Wiecie co, czekajcie, coś on ostrości nie łapie. O, może teraz widać. Wiecie co, sama jestem zaskoczona, że ja wczoraj 1100 wyszyłam. Co on mi nie chce się wyostrzyć, ten mój telefon. Mam inny telefon i chyba nie jest fajny. No o, jest. E, jestem sama zaskoczona sobotą i niedzielą. No ale spójrzcie poniedziałek masakra, jak mało. No, no nic. To tak to będzie chyba. Trzeba, trzeba po, po prostu przywyknąć. Pozdrawiam w tym momencie Kasię, która ona nie ma chyba swojego kanału żadnego. Nie wiem, Kasiu, jeśli masz na Instagramie, ja szukałam kiedyś, Ciebie chyba nie znalazłam. Czasami widzę, że na Facebooku coś tam wrzucasz. Ale ostatnio pisałyśmy ze sobą no przy okazji przesyłania tych plików i ona mówi, że po Oksanie Stjepanciuk bo ona niedawno skończyła wzięła się za Anna Jakę za wzór piękny taki bukiet taki śliczny bardzo naturalny i też prędkość jej spadła bo u Ani z kolei też ma jedynkę na jedynce jedynką pogania no to ja chyba dołączam do klubu Kasi jak się okazuje mój haft wcale nie będzie szybszy no nic może jakoś tam powoli, tak jak mówiłam, nigdzie mi się nie śpieszy. Dobra, teraz już montuję i idę sklejać te dwa kawałki, bo chciałam Wam po prostu pokazać, jak to długo trwa. I y, skleję i zaraz wrzucę na YouTube, a może jeszcze dzisiaj w poniedziałek zobaczycie. Na razie.